to jest właśnie projekt, który rozkładamy na czynniki pierwsze przy tym szkoleniu. Na bazie tego projektu pokazuję taki idealny model do tego, żeby można było wziąć go i wdrożyć i wybudować. Tego typu zabudowa jest idealna dla początkującego dewelopera, bo nie jest ani za duża, ani za mała. Kłopoty, które wynikają z budowy, są na tyle niewielkie i na tyle do rozwiązania, że większość osób, które myśli o własnym biznesie i chce wejść w deweloperkę, powinna sobie z tym poradzić. Nazywam się Mariusz, jestem przedsiębiorcą z Dolnego Śląska. Wiedza, którą Daniel dzielił się dziś tutaj z nami, jest wiedzą praktyczną, którą mogę wykorzystać od razu, czy wynajmując nieruchomości, czy szukając okazji inwestycyjnych. Ta wiedza jest o wiele więcej warta niż koszt tego szkolenia. Nazywam się Agnieszka, to jest mój mąż Łukasz. Witam, Łukasz. Przyjechaliśmy tutaj z Nowego Jorku. Program jest bardzo obszerny, trwa on 2 dni, jest dużo wiadomości, których zdobyliśmy. Mamy nadzieję, że będziemy je niebawem w stanie wykorzystać. Mam na imię Tomasz Maciejowski, jestem z Krakowa, pracuję w branży sportowej. Daniel jest osobą bardzo merytoryczną, mówi o procesach, które pozwolą uniknąć wpadek, które są w tej branży bardzo, bardzo drogie. Pokazałem moim uczestnikom, na czym polega ten biznes deweloperski, w którym miejscu można zarobić największe pieniądze, jak na przykład zbudować zespół deweloperski, tak żeby od zera zacząć pracować z ludźmi, którzy są potrzebni do tego, żeby biznes deweloperski wyszedł i żeby skończyć go sukcesem. Daniel jest osobą bardzo inspirującą. Ta wiedza, którą zdobyłem na tym szkoleniu, pozwoli mi osiągać lepsze wyniki finansowe. Warto słuchać, warto się wymieniać doświadczeniami i kontaktami, które się utrzymają i prawdopodobnie zaowocują w przyszłości. Pokazaliśmy też, jak znaleźć działkę taką idealną pod inwestycję, czyli jakie ona powinna mieć parametry techniczne, jakie powinna mieć właściwości, jak powinna być zlokalizowana, ile powinna kosztować, w jaki sposób liczyć w ogóle opłacalność tej inwestycji, czyli w jaki sposób dojść do momentu, w której kupujemy działkę, liczymy wszystkie koszty, wszystkie potencjalne przychody, tak żeby na końcu, żebyśmy wiedzieli, że opłaca nam się realizować tę inwestycję i żeby zakończyć ten projekt z zyskiem. Marka Daniel Siwiec, która powstała, już wiele osób kupiła, więc my już do niej w jakiejś części przynależymy. Te warsztaty skierowane są do osób, które dopiero zamierzają wejść w biznes deweloperski. Także jeśli zastanawiasz się nad biznesem deweloperskim, to nie powinno Cię zawahnąć na moich warsztatach. Do zobaczenia w następnym szkoleniu.